Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marta Mordarska, radna wojewódzka, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Witam Panią bardzo dzień serdecznie. Dobry, dzień dobry, witam Państwa. A będziemy dzisiaj rozmawiać o polityce prosenioralnej. Według danych z 2020 roku w województwie małopolskim seniorzy stanowili ponad 23% społeczeństwa, a osób powyżej 60 roku życia było ponad 9 tysięcy więcej niż o rok wcześniej. Patrząc na te dane, można stwierdzić, że społeczeństwo się starzeje, w związku z tym coraz większe znaczenie będzie miała ta polityka prosenioralna. W jakim kierunku ona będzie się rozwijać? Ona już ma bardzo duże znaczenie i te ponad 800 tysięcy mieszkańców Małopolski, którzy są właśnie seniorami, to liczba, która jasno pokazuje też nasz cel i nasz kierunek działań przez najbliższe lata. Stąd też program polityki senioralnej, który jest przygotowywany przez właściwe departamenty w Urzędzie Marszałkowskim, przedkładany radnym, jest zdecydowanie sprofilowany na działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy i wsparcia seniorom. Program Srebrna Gospodarka, którą w przyszłym roku będziemy przyjmować jako ważny dokument strategiczny, który będzie wytyczał kierunki wsparcia i pomocy dla seniorów, to wieloaspektowy program, który jest włączona i ochrona zdrowia, szeroko rozumiana ochrona zdrowia, profilaktyka, edukacja, wsparcie organizacji pozarządowych, które dzisiaj dzięki seniorom znakomicie się rozwijają i należy się im to wsparcie w sposób taki absolutnie większy niż na dotychczasowych zasadach. Ale to też polityka mieszkaniowa, współpraca z samorządami lokalnymi. Wiele takich aspektów, które musimy brać pod uwagę, patrząc na to, że tak jak już przed chwilą Pani zauważyła, mamy przyrost seniorów i każdy rok pokazuje, że osób, które będą oczekiwać tego wsparcia i dla których powinniśmy też planować dobre życie w Małopolsce, jest coraz więcej. No właśnie, bo tak patrząc na te wszystkie projekty, programy, które są realizowane, to myślę, że to jest taka polityka dwutorowa, tak? Z jednej strony jak gdyby aktywizacja seniorów, pomoc, jakby różne formy wsparcia służące do tego, aby po prostu ciekawie mogli spędzić czas, wyjść z domu, a z drugiej strony to jednak te wszystkie działania służące pomocy, ochronie zdrowia. No tak, bo też tak to się układa, że jedni z nas potrzebują na pewnym etapie życia bardzo konkretnej pomocy socjalnej, społecznej. Stąd też na przykład nasz program Teleanioł, który również będzie rozwijany, który był kierowany do osób niesamodzielnych, chorych, tych, które oczekiwały tego wsparcia i pomocy bezpośredniej, konsultacji medycznej, pomocy sąsiedzkiej, pomocy socjalnej, jakiejś konkretnej pomocy rehabilitacyjnej. I ten program był odpowiedzią na takie właśnie potrzeby, ale też organizacje pozarządowe, które mogą ubiegać się w naszych konkursach dwuletnich. To też jest bardzo ważne, bo to daje właśnie jakąś możliwość takiego działania w szerszej perspektywie czasowej niż tylko tych kilku miesięcy. To organizacje, które pragną swoich seniorów uskrzydlić, które pragną dać im różne możliwości spełniania się artystycznego, edukacyjnego, geograficznego, jakiegoś rozwoju osobistego, językowego, turystycznego, czyli tych wszystkich aktywności, które tak naprawdę stanowią o takim fundamencie zdrowia psychicznego, również zdrowia fizycznego, które jest przecież bardzo ważnym elementem w całości funkcjonowania, bo im dłużej utrzymamy społeczeństwo senioralne w zdrowiu i w takiej aktywności, to tym mniej będzie potrzeba tych bezpośrednich interwencji, co nie znaczy, że one nie przestaną być aktualne, bo też będą potrzebne. Więc chodzi o takie bardzo rozważne wyważenie i też podzielenie tych środków, ale też przygotowanie naszych jednostek ochrony zdrowia do pełnienia takich właśnie funkcji, czyli więcej oddziałów geriatrycznych, przede wszystkim więcej wszystkich działań o charakterze fizjoterapeutycznym, czy to prowadzonych przez jednostki ochrony zdrowia nasze wojewódzkie, czy też zlecane w innych zadaniach i też to tym więcej różnych aktywności, które przeplatają się z aktywnościami rządowymi, takie jak te właśnie pobytowe, stacjonarne domy seniora, gdzie w przypadku, kiedy rodzina, która jest mocno zaangażowana w swoje życie zawodowe, nie może pełnić takich bezpośrednich, codziennych funkcji opiekuńczych i stąd to wsparcie też na wielu płaszczyznach. Czy seniorzy chętnie sięgają właśnie po to wsparcie, korzystają z tych grantów? Tak, i ja muszę powiedzieć, że z radością patrzę na taką profesjonalizację właśnie grupy senioralnej, bo jeszcze
kilkanaście lat temu, wtedy kiedy przygotowywałam pierwszy program polityki senioralnej dla Nowego Sącza, często słyszałam z ust seniorów, my nie damy rady, my nie potrafimy pisać projektów, to jest za trudne, to może ktoś młodszy się na tym będzie znał. Teraz jestem na wielu spotkaniach, a jak choćby ostatnio w Starym Sączu, gdzie ten profesjonalizm jest bardzo wysoki, gdzie tak naprawdę seniorzy nie pytają, jak mają przygotować wniosek. Oni chcą mieć informację, kiedy będą ogłoszone konkursy, w jakim trybie, w jakim terminie. Natomiast sami znakomicie sobie radzą z przygotowaniem wniosków. Te wnioski są, bo też pracuję w komisji konkursowej, która je ocenia, więc to jest wielka przyjemność też czytać te wnioski i oceniać je, bo one naprawdę są taką emanacją wysokiego poziomu wiedzy, ale też takiego jasnego oczekiwania, na co chcemy dostać te pieniądze, na co chcemy je przeznaczyć. I to są bardzo dobrze sprofilowane i bardzo dobrze skrojone środki na określone zadania. Na co najczęściej właśnie? To zależy już od poziomu aktywności, ale danych grup, czy też ich zainteresowań, ale to, co myślę, daje się zauważyć, to takie bardzo mądre działanie w środowisku lokalnym, animowanie też innych seniorów, zapraszanie. A tutaj to są i spotkania, nie wiem, z lekarzami, z dietetykami, a może z kimś, kto nam podpowie, jak dobrze wyglądać, a może z kimś, kto pokaże nową, ciekawą technikę, jakiś robótek, być może możemy wykonać dla siebie jakąś biżuterię, a możemy też obdarować tym, co wykonamy w ramach, nie wiem, naszych kulinarnych różnych przygód, podarować czy też zaprosić do stołu innych seniorów, czy też inne grupy nawet zawodowe. Dzielenie się doświadczeniem z młodymi ludźmi, wspólne projekty historyczne, edukacyjne, turystyczne, wspólne projekty takie szeroko artystyczne, bo czasami to są przedsięwzięcia teatralne. To są seniorzy, którzy zbierają się w takie grupy teatralne, paki teatralne, jak czasem sami o sobie mówią. I nie tylko czytają znakomitą, czasem zapomnianą literaturę, ale właśnie próbują ją przygotować i na własne możliwości wyreżyserować, a potem pokazać szerszej publiczności. Czyli tak patrząc na tą dużą różnorodność tych wszystkich działań seniorów, myślę, że też prowadzi to do tego, że zmienia się obraz seniora w społeczeństwie. Zdecydowanie tak i myślę, że to, co powinno być absolutnie dostrzegane i wykorzystywane i w takim kierunku też będziemy chcieli poprowadzić naszą politykę, to właśnie wzmocnienie istniejących samorządów, rad gminnych, właśnie w takie gremia senioralne, które będą podpowiadać, wspierać, doradzać. No właśnie, na dzień dzisiejszy, to są dane z zeszłego roku, jest w całym województwie małopolskim 30 takich gminnych rad seniorów, to wciąż chyba jeszcze mało. Tak, to wciąż mało w stosunku nawet do nakładów finansowych, jakie przez lata Małopolska wydała na to, żeby określone organizacje pozarządowe mogły przygotować więcej takich grup. Ale myślę, że to jest właśnie nasze zadanie i też przekonywanie samorządowców z Małopolski do tego, żeby zaprosili do współpracy i powołali u siebie rady seniorów, które będą dla nich no, prawdziwym wsparciem i też będą takim zapleczem, które będzie w sposób bardzo rzeczowy mówiło o swoich potrzebach. No bo kto lepiej potrafi powiedzieć o tym, co jest mi potrzebne, jak senior, który na co dzień doświadcza różnych niedogodności i który potrafi je usuwać, więc to też myślę, że będzie... Czy też na powrót jakby włączenie tego seniora w życie no, polityczne, społeczne danej miejscowości? Oczywiście, danej to życie lokalnej. Społeczne jest bardzo ważne i ono też przecież jest nakierowane na potrzeby określonych grup, więc warto też zapytać seniorów o to, jak te potrzeby się kształtują. Ale to też właśnie generuje to, o czym już była mowa, co warto myślę podkreślić, że to ogólne zdrowie i to ten dobrobyt seniora zależy od tego, w jaki sposób będzie zaopiekowany i tych form wsparcia, począwszy na przykład choćby nawet od bibliotek takich latających, czy różne są określenia na to, ale jeżeli ten senior nie potrafi, nawet w okresie pandemicznym z różnych uwarunkowań zdrowotnych,
przyjść tam sam, no to ta książka przyjedzie do niego. I to też jest jeden z przejawów takich aktywności środowiskowych. To mogą być aktywności nakierowane na zdrowe odżywianie, też na możliwość połączenia, bo przecież to nie mówimy tutaj o świadczeniach pomocy społecznej, bo ona dotyczy wąskiej grupy. Większość seniorów przecież płaci za z własnej kieszeni, z własnych małych bardzo często uposażeń emerytalnych za różne rodzaje świadczeń, więc to jest też zadanie, żeby tak zorganizować te świadczenia, żeby one były jak najlepiej dostępne. Proszę powiedzieć, bo po dwóch chyba latach przerwy, czy po roku przerwy wraca konkurs plebiscyt poza stereotypem senior i seniorka roku. Pandemia przerwa. To jest taka właśnie próba odczarowania tego wizerunku seniora. Tutaj widzimy seniorów, którzy są bardzo aktywni, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, w życiu społeczności lokalnej. Tak, to jest myślę szczególne i taki wielki apel też do Państwa o nominowanie, o zgłaszanie. Konkurs jeszcze trwa do 18 października. Czekamy na zgłoszenia seniorów, którzy później staną już do plebiscytu i będą ubiegać się o tytuł seniora i seniorki roku. A kto może się ubiegać właśnie o taki tytuł? To znakomity przykład do naśladowania. To seniorzy, szczegółowy regulamin jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ale to seniorzy, którzy swoją aktywnością pokazują, że właśnie wychodzi się poza stereotyp, czyli że można mieć 80 lat i mieć swoje znakomite pasje historyczne, turystyczne, że poza pracą zawodową, poza takim codziennym funkcjonowaniem, byciem babcią, dziadkiem, można również robić bardzo wiele dla społeczności lokalnej, można bardzo wiele robić dla jakiejś określonej grupy zawodowej, można angażować się w akcje charytatywne. Można tak naprawdę swoim życiem pokazywać, że poprzez swoją pasję, swoją konsekwencję można zrobić wiele dobrego, nawet mając różne swoje ograniczenia. I to jest właśnie ten przykład i ten optymizm, który chcemy też siać w sercach innych Małopolan. Także zachęcamy wszystkich do zgłaszania, oczywiście do brania udziału w konkursie. Jak ta pandemia, która wyhamowała nas wszystkich, ale pewnie w szczególny sposób wpłynęła na seniorów, jak to wygląda? Czy tak Pani zdaniem uda się to szybko odbudować, to co się... No bo jednak seniorzy, tak jak i wszyscy, zamknęli się w domach, dużo rzeczy poszło w kąt, w odstawkę. Teraz zaczynamy powoli wracać do normalności. To ja myślę, że ta pandemia, tak, to na pewno jest proces i to jakby widzimy, ale myślę, że też ta pandemia, zadając te różne ograniczenia, nauczyła w jakimś tam stopniu seniorów korzystania z urządzeń mobilnych, z tej przestrzeni cyfrowej, która do tej pory może przez niektórych była właśnie gdzieś oddalana i mówili, no jeszcze nie teraz, jeszcze nie muszę, a te okoliczności ich do tego zmusiły. Ja byłam świadkiem, kiedy na tych platformach cyfrowych spotykali się seniorzy, którzy nie mogli spotkać się osobiście, ale też miałam to szczęście i przywilej być zaproszoną na spotkania już w tym roku, gdzie seniorzy spotykają się i siedzą obok siebie i podają sobie ręce i są blisko. I oczywiście nie da się tego porównać, bo ta wartość kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem jest absolutnie bezcenna i bardzo potrzebna. Ale też nie uważam pandemii za czas taki całkowicie stracony, bo on jakby był szansą na inny rodzaj rozwinięcia umiejętności i myślę, że one się na pewno przydadzą w różnych innych uwarunkowaniach. A teraz musimy w sposób roztropny, mądry, zachowując te wszystkie reguły, o które apeluje Ministerstwo Zdrowia, dać też szansę na realizację tych różnych projektów, również seniorom, którzy myślę, że doskonale wiedzą, jak to robić w sposób z zachowaniem właśnie zdrowych reguł. I na zakończenie, jak będzie się kształtować ta polityka w przyszłym roku, jeżeli chodzi o województwo małopolskie, polityka właśnie dotycząca spraw senioralnych? No, ja na pewno złożę wniosek o Małopolski Dzień Seniora, po to, żebyśmy mogli w sposób szczególny w przyszłym roku podkreślić rangę i znaczenie naszych
naszych małopolskich seniorów i po to, żeby w sposób taki szczególny i uroczysty tych seniorów, liderów, którzy pracują na co dzień w organizacjach pozarządowych, zaprosić przynajmniej do kilku miejsc w Małopolsce i w sposób szczególny im podziękować i też razem ich zintegrować, pozwolić na wymianę doświadczeń. Na pewno będziemy chcieli rozwijać projekt małopolskich senioraliów. Wielu seniorów z Sądecczyzny również pojechało do Krakowa i w tym roku brało udział w tych bardzo radosnych tak naprawdę dniach, gdzie były i korowody taneczne, i różne warsztaty, i taka właśnie przestrzeń do spędzenia wspólnego czasu. Więc to te takie formy, które będą miały charakter związany z miesiącem, z obchodami, ale też oczywiście kolejne konkursy dla seniorów. No i to, co najważniejsze, przed nami program Srebrnej Gospodarki. Im wcześniej przyjęty, tym lepiej, bo będzie miał przełożenie już na nowy regionalny program operacyjny i konkursy dla seniorów, w tym między innymi różne formy wsparcia dla seniorów w postaci domów, świetlic i takich placówek, które też będą dawały im wspólny dach na realizowanie tych wszystkich wspólnych przedsięwzięć, o których nam mówią. Czyli po prostu no, taka rada dla seniorów, żeby śledzić to wszystko na stronach internetowych, co się dzieje i korzystać z wsparcia. Zapraszamy do współpracy. Dziękuję bardzo.